Cześć. Dzisiaj pokażę Wam jedną z najczęściej stosowanych przejść, szczególnie w muzyce rockowej, które na pewno Wam się przyda. Wrócimy może na początek do rytmu podstawowego na 4/4, czyli tego. I wrócimy sobie do tego rytmu to przejście. A najpierw może samo przejście i od tego powinniśmy zacząć. Wyćwiczymy sobie to przejście osobno i dopiero później, jeśli będzie wszystko szło. Tak powinno, oczywiście z metronomem pamiętamy i w wolnym tempie na początku, to wrzucimy sobie to do tego właśnie rytmu. Przejście wygląda tak. To będą 4 szesnastki i kończymy sobie na rajdzie lub na crashu. Oczywiście gra się to normalnie szybciej i można sobie to później rozłożyć na poszczególne przejście. Na początek jednak proponuję na samym werblu, doprowadzimy to do prędkości takiej używalnej, dopiero sobie rozłożymy na cały zestaw. Ja pokażę teraz mniej więcej tempo, do którego powinniśmy dojść, żeby już zacząć sobie to spokojnie stosować. Kończymy na przykład dwa razy na tym talerzu, dwa razy na tym, żeby cały czas myśleć i kontrolować to, co się dzieje. No i teraz po razie. Oczywiście można to grać dużo szybciej. Ale to wymaga cierpliwości i ćwiczenia regularnie. Jeżeli chodzi o przejścia, jest tutaj kilka wariantów. Pokażę może ten prostszy. Wszystkie uderzenia gramy na jednym bębnie. I to by wyglądało powiedzmy tak. Ilość powtórzeń na każdym bębnie sobie dobieramy według własnych możliwości. Ja proponuję najpierw po 4 na każdym bębnie, po 3, 2 i później po jednym przejściu. Tak, żebyśmy sobie to wszystko ładnie poukładali. I ostatni wariant zademonstruję. Można zagrać całkiem efektowny i ciekawy historię. I teraz to przejście, jeśli już opanowaliśmy sobie, oczywiście nie musi być tak szybko jak zagrałem teraz, wrzucimy sobie do rytmu na 4/4. I to przejście sobie zagramy co 4 takty, czyli już według schematu, który pokazywałem wcześniej. Się na 4/4, to przejście będzie trwało na 1/4 minuty. Czyli gramy jak gdyby 3/4 taktu rytmu i 1/4 to będzie to przejście. Zagram może to przejście w każdym takcie, będzie łatwiej usłyszeć. I jak widać, przejście zaczynamy na 1/4 minuty, a kończymy na raz, będzie raz, dwa, trzy, cztery.
cztery takty rytmu i co czwarty takt robię sobie to przejście. Jeśli coś nie wychodzi, to zagęszczam i na przykład robię co dwa takty, czy jeden takt. Ale formalnie tych przejść nie wykonuje się za często, bo też nie może to być kachanka i galimatias. Perkusista ma przede wszystkim trzymać rytm i co najwyżej od czasu do czasu wrzucić jakieś ozdoby. W przeciwnym razie będą na was krzyczeć, a w drastycznych wypadkach zmienią was na lepszy model. Zagram może to przejście z tym najprostszym rytmem we frazach czterotaktowych. Z rajdem i hi-hat. Dokładnie wiedzieć, w którym momencie taktu zagrać nasze przejście. W przeciwnym razie niestety nam się to wszystko rozjedzie. A później przy piosenkach wyjdzie, czy gramy prawidłowo, czy nieprawidłowo. Także zachęcam do intensywnego i wytrwałego ćwiczenia. Cześć!